Dzień dobry, to znowu my. Wiecie, że jesteśmy specjalistami od fast foodów i dzisiaj na warsztat wjeżdżają zapiekanki, czyli taki fast food, który jest charakterystyczny. Jak macie ochotę zjeść coś niezdrowego, to bardzo często, gęsto decydujemy się... No właśnie zdrowe, bo tutaj jest bez substancji konserwujących. Znaczy ono to na pewno jest zdrowe. Dzisiaj wjeżdżają zapiekanki, czyli coś, na czym wyrośliśmy. Zapiekanki z najpopularniejszych dyskontów i powiemy wam, które są dobre, smaczne, a które są niedobre i niesmaczne. Tutaj mamy danie ekspres, nie wiem skąd ono jest. Z Biedronki. Z Biedronki. Smacznie szybko zapiekanka z pieczarkami smażonymi i serem mozzarella. Gwarancja u Jędrusia jakości. Wyprodukowano w Polsce i bardzo się cieszę. Tak. 220 gramów. Na tej etykiecie widać, co jest w środku. W odróżnieniu chociażby od etykiety z Lidla, która tak nam się spodobała, że już zapiekanka leży w piekarniku i się grzeje. Charakterystyczne opakowanie, na którym widać już gotową zapiekankę. Tak. Gdzie jest roztopiony ser, gdzie to wszystko jemy oczami. Jest... Jak ja widzę coś takiego, to ja po prostu chcę to zjeść. I jest tutaj pani, która tą zapiekankę nakłada z miski. Można spróbować jeść to z miski, no ale... I jest napisane, że na drożdżowym cieście. Tak, to wiemy, że jest na drożdżowym cieście serem mozzarella. Ta ma 230 lidlowa 5 gramów, a ta z Biedronki 220. 220. Ale to jest podobne. Jeśli chodzi o kwestię przygotowania, 10 minut, podobnie to jak samo. Przed nim w piekarniku na 210 stopni. Jeśli chodzi o składniki, bo zarówno jedna, jak i druga ma w sobie dwa główne składniki takich klasycznych zapiekanek, czyli ser, w tym przypadku akurat mozzarella i pieczarki, więc tutaj nie ma zaskoczeń. Trzecia. Sam smak się nazywa. Firma Extra Long z pieczarkami, z ekstra serem mozzarella. Zapieksa to się nazywa w ogóle. Mm-hmm. 8 minut by potrzeba, 250 gram i faktycznie, jeżeli sobie popatrzymy, ona jest z nich zdecydowanie najdłuższa, taki można powiedzieć szczupak. Tu jest 250 gramów, czyli chyba najwięcej, 235 w Lidlu i 220 w Biedronce, tak to wygląda. Znaczy ja chciałem tylko powiedzieć na wstępie, że nie patrzcie na nas jak na wariatów, gdyż my nie zjemy tych zapiekanek w całości wszystkich. Ja zjem. Trzy zapiekanki zjem. Mhm. Jeżeli zjesz te trzy, to ja przyniosę z góry kolejne trzy. Legendarne zapiekanki zawsze w Warszawie były pod patykiem i tam były takie charakter. I przy Placu Konstytucji. I przy Placu Konstytucji, tak. To były takie dwie miejscówki, gdzie wracając z imprezy, czekając na nocny autobus, zapiekankę można było zjeść, a potem jeszcze raz zjeść. Zaczynamy od wspomnianej Lidlowej. Tak wygląda po obróbce termicznej. I w obrazku dobrze wygląda. Ser się rozpuścił. Widać, że pieczarki też dostały swoją porcję ciepła. Pachnie dobrze. O, ser się, tak jak na reklamach, zobacz. Sprawdźmy. Intensywna. Fajnie się to komponuje. Gorąca przede wszystkim. Fajnie chrupiące ciasto. Ciasto jest okej. Ja bym też to popieprzył i popaprykował trochę, no ale to jest już kwestia co kto lubi. Wiecie, no niektórzy dodają potem keczupu, niektórzy dodają sosów meksykańskich, sosów czosnkowych. A ja mam keczup i sobie zjem z keczupem. To jest keczup, który wygrał nasze ostatnie ulane testy i spróbuję, jak to będzie smakowało z tym dobrym keczupem. Pokaż, a też sobie. Fajny ser, fajnie się rozpływa. Ciasto jest okej, nie jest jakiś taki gniot czy coś. To jest dobra zapiekanka. Jest okej. Okay. Mhm. Za dużo dla mnie jest pieczarek. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to za dużo tych pieczarek jest. Ale wyraźny smak jest tych pieczarek. One są dobrze przyprawione i do tego wszystko, co się fajnie komponuje razem z serem. To jest dobra zapiekanka. Mhm. Jest duża. Nie smakowało Piotrusiowi. Nie jest pikantna, ale to chyba tak miało być. Za dużo pieczarek, jeżeli chodzi o ten produkt, jak dla mnie. Jest dobra i syta. Mhm. Mówiłem, że zjem trzy, ale nie zjem trzy. Nie. Ciężko by było. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja to muszę przedzielić sobie na dwie części. Wjeżdża zapiekanka z Netto. Widać zdecydowanie, że w obrazku, no w porównaniu z tą Lidlową, to Ameryka to nie jest. Mniej pieczarek, więc może to... Zdecydowanie mniej. I sera chyba też mniej. Tu jest tylko bułka i trochę sera. Kurwa! To nie jest tak, że my zawsze, że Netto jest złe i tak dalej, ale... Ale jest słabe. Ale jest słabe, kurwa, to nie to, że się upadliśmy, bo już słyszymy, że się upadliśmy, nie. No badziewne, można powiedzieć. Tam to był lepszy ser. Nie wiem, no... To nie smakuje jak dobra zapiekanka. Rwie się to ciasto, no... Rwie się, no... Pieczywo słabe. Sera się nie da popsuć. Okej, ale jest go nie za dużo i pieczarek jest bardzo mało. Bardzo mało pieczarek. Czujesz pieczarek? To jest za mało.
Czujesz pieczarki w tym? Ja w ogóle nie czuję. Za mało. Dodam może tego keczupu, może, może będzie lepiej, ale... tam jest ta, ta z Netto, a tutaj obok ducha puszczy jest ta z Lidla. Nie wiem, gdzie będzie Biedronka, ale... No nie. Apel do kucharza, który to ogarnia. Popraw się albo zmień robotę. Nie i długo, długo nie. Nie. Psuje się, łamie się. Ja jej nie dokończę, przepraszam. Ale gryza jeszcze wezmę. Lecę po następną, moi drodzy. Przyjechała nasza trzecia przyjaciółka, prosto z piekarnika. Pachnie bolognese, chyba z Włoch. Tak, to jest zapiekanka z Biedronki. To wygląda w obrazku. Tak, i tak jest jej oblicze. Wygląda ładnie. Ciasto jest dobre. Chciałem powiedzieć, że się nie łamie, ale się łamie. Zdecydowanie tu jest dużo sera i ta, te pieczarki są przykryte taką pierzynką z tego sera. W pierwszej tej z Lidla te pieczarki były to kawałki pieczarek jak gdyby w całości, a tutaj jest taka zbita masa, taka pasta pieczarkowa właściwie. Nie, mnie ta zapiekanka zupełnie nie przekonuje. Wygląda fajnie, natomiast nie smakuje dobrze. Ciasto jest okej, okay. Ser dobry, ser jest dobry. Nie jest to zapiekanka, która by mi zawróciła w głowie. No nie. Z mortki ci ser wystaje. Tak? Bo bez wyrazu jest ta zapiekanka. Bez, zupełnie, i nie przekonuje mnie ta pasta, bo to jest pasta znaczy pieczarkowa. No nie wiem, jakiś zremiksowane to jest, ale nie pachnie pieczarkami. Jak ta pasta pieczarkowa wygląda w środku? To jest tak jakby zmiksować pieczarki. Zblendować. Zblendować, przez to tracić ten charakterystyczny zapach takiej pieczarki, który był przy tej pierwszej zapiekance z Lidla. Tu w ogóle smaku nie czuć. Nie. Ta z Lidla, oceniałbym ją jako poprawną, ale też niewybitną. To nie jest wybitna. Nie no, na tle tych dwóch to ona jest turbo wybitna. Czy tak trudno jest zrobić zapiekankę? Są raptem trzy składniki. Jest pieczywo, jest ser i są pieczarki. Spodziewałem się, zjedliśmy tą pierwszą z Lidla. Myślę sobie, no dobrze. Nie jest tak jak mówiłeś, nie jest ona idealna, ale nie być jest. Może kolejne coś wniosą, a one nic nie wniosły. Przejdźmy do podsumowania, a jeśli chodzi o te rzeczy, które mamy na stole, musimy je usunąć. Zacznijmy od Netto. To była zdecydowanie, to był outsider, zdecydowanie najsłabsza z tych zapiekanek. Najmniej produktów, źle to wyglądało i w obrazku, źle smakowało. Czy dla mnie jednym słowem, nie. 3,99 za taką zapiekankę. To nie, była nie był dobry wybór. 4 zł, no nie wiem, to tak jak no mówisz, lepiej coś innego kupić. Nie, zdecydowanie nie. Biedronka, jak to wygląda? Biedronka, tutaj miejsce drugie w naszym rankingu, jestem utytłany. Przepraszam. No. Złe zapiekanki, nie smakuje, nie wygląda, do tego jeszcze ta paczka z tych pieczarek. Zdecydowanie jestem na nie. Bez wyrazu, moi drodzy, 4,19 zł kosztowała zapiekanka. Piekanka z Biedronki. Wydaje mi się, że można te 4,19 zł przeznaczyć na inny, na przykład zbożny cel. Tak, można. Jeśli chodzi o Lidla, jesteśmy na tak. Ta zapiekanka naprawdę jest okej. Okay. Wydaje mi się, że jest też warta swojej ceny. 4,35 zł, czyli nie dużo więcej, a jednak jakość i smak, i składniki, i w obrazku opakowanie genialne. Mimo, że była najmniejsza pod względem gramatury, bo miała 235 gramów, to... Ale to nie chodziło tutaj o wielkość, nie. Tylko o jakość. O jakość. Tutaj ten kucharz niemiecki, Herflik, bardzo dobrze sobie radzi. I powiem jeszcze jedną ważną rzecz. Mam dość duży piekarnik. Tutaj ta Lidlowa weszła bez problemu, nawet dwie. Ale ta w Netto, tam było napisane extra long. Ona była super długa. Tylko ledwo się wbiła do piekarnika. To tyle, jeśli chodzi o zapiekanki. Ta z Lidla na tak, z Biedronki i z Netto jesteśmy zdecydowanie... Kategorycznie na nie. A jeśli chodzi o Netto, to nie, nie i jeszcze raz nie. Hejter. 4,39, tak? Kosztuje ta 4,39, to jest, dokładnie. To jest inwestycja w zapiekankę, to nie jest wydatek na pokarm, to jest inwestycja, żeby sobie przypomnieć, jak smakują zapiekanki. Boże, bardzo to, fajna takie kompozycja. Takie filmiki zawsze były, że tak się stawiało. Nie, to widzisz, to wszystko było w Photoshopie montowane. No nie, no nie uda ci się. Może się, może teraz. No nie, lepiej tego nie próbuj, bo jak się wyleje, to będzie niefajnie. Prawie. Jeżeli chcecie, żebyśmy przetestowali jakieś produkty, które sobie wymarzyliście, albo które... Ja bym chciał wege. Napiszcie nam w komentarz. Ziemniaki, paprykę, jarmuż. Jarmuż. Orzechy laskowe, orzechy arachido. Pistacje. Pamiętajcie o lajkach, jeśli się dzisiaj podobało. Pamiętajcie również o naszych socjalach, naszym Instagramie, Facebooku i o naszym Patronite. Tak to wygląda? Jedzcie jarmuż, pijcie sok pomarańczowy. Czy ktoś robił kiedyś test prezerwatyw? I szpinak. Ty masz takie palce, przecież każdy palec jakbyś włożył do prezerwatywy, to byłby jak jeden test. No tak. A jakbyś włożył dwa, no to kombo test. No tak. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, dobrego dnia, do zobaczenia, jakby komuś było dalej mało, tutaj na górze kolejny nasz ulany test. Trzymajcie się, najlepszego. Cheers! A dzwonek jest na dole. Ding dong! Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?